świetlicy wiejskiej w Sobinie odbyło się spotkanie burmistrza Wiesława Wabika z sołtysami wszystkich wiosek tworzących gminę Polkowice. Wraz z burmistrzem wzięli w nim także udział wiceburmistrz Renata Dębek oraz radni z terenów wiejskich Maria Kowalczyk, Adam Trybka, Wojciech Marciniak, Kazimierz Fuczyło i Beata Betka. Organizatorem spotkania był Wiejski Ośrodek Kultury. Wszyscy sołtysi zostali ciepło przywitani przez burmistrza, a także dyrektor Wiejskiego Ośrodka Kultury Dorotę Delążek. Każdy z sołtysów otrzymał z rąk burmistrza list gratulacyjny oraz drobny upominek. Była też niespodzianka przygotowana przez pracowników Wiejskiego Ośrodka Kultury. Gdy sołtysi zasiedli już do stołu, do sali wjechał wóz wypełniony przygotowanymi przez Kasię Kazimierczak z Kazimierzowa pięknymi figurkami. Mocno zaskoczeni sołtysi z zaciekawieniem spoglądali w kierunku wozu. Każdy z nich otrzymał figurkę ze swoją podobizną. Przygotowując te postaci, pani Kasia wykazała się wielką troską o szczegóły. Dzięki temu udało się uzyskać niezwykłe podobieństwo do oryginału. Wśród nagrodzonych był sołtys z najdłuższym stażem Józef Śpiak, sołtys Dąbrowy. Przyznał on, że bycie sołtysem wymaga przede wszystkim odporności na ciągłe uwagi mieszkańców wsi. Nie jest to łatwy kawałek chleba, ale są chwile, kiedy czuje się sporą satysfakcją. Co pana skłania do tego, żeby tym sołtysem ciągle przez te wszystkie lata być? No to zależy od mieszkańców. Jak mieszkańcy wybierają, tak sołtys zostaje. No ale jakaś satysfakcja na pewno jest, jak się uda coś załatwić. No na pewno, że jest. Tylko przykładowo, tak jak my teraz te trzy wioski, Dąbrowa, Pieszkowice, Żelazny Most, mamy trzech przedstawicieli. Pierwsza to jest gmina, drugi powiat, trzecie województwo. I coś ja bym chcieli zrobić. Nie wiadomo, do kogo się zgłaszać, do kogo pisać. To droga wojewódzka, to powiatowe, to gminne. A nikt do swoich, jak to mówię, rzeczy, czy tak, tam coś się nie przyznaje. Droga nie jego, droga wojewódzka. Województwo nie chce dać pieniążków. Powiat, bo to nie jego, gmina, bo to nie jego. No, że są dziury, że są tamte, coś tego, no to wszystko zbiera sołtys. To musi pan być bardzo odporny, jak pan sobie przez te wszystkie lata mimo wszystko radzi. No, jak tam nie ma się co przyjmować, robić swoje z uśmiechem i jak to na tym rola sołtysa polega. Józef Śpiak pełni swoją funkcję od 25 lat. To dokładnie tyle, ile żyje najmłodszy z sołtysów gminy Polkowice, urzędujący w Suchej Górnej, Krzysztof Szmigulan. Młodszy kolega pana Józefa potwierdził, że umiejętność przyjmowania cięgów od mieszkańców jest ważna w codziennym funkcjonowaniu, ale jednocześnie mocno wciągająca, bo poczucie, że pomaga się innym, daje wiele radości. Nigdy na wybory nie chodziłem. Byłem za młody. Uważam, że to jest jeszcze nie mój czas i jeszcze nie muszę chyba. No ale jakoś tak wyszło, że skusiłem się iść na wybory. Troszkę mnie ludzie podburzyli, że powinienem wystartować. No i tak wyszło, że mnie wybrali. No i na początku cięgi były straszne, ale teraz już nic mnie nie zaskoczy, nic takiego, co by się zdarzyło, mnie nie dobije tak jak na początku, bo początki zawsze są trudne, wiadomo, ale myślę, że jak Bozio pozwoli, jak ludzie będą chcieli, to myślę, że dożyję takiego stażu 25-letniego jak najstarszy kolega sołtys. Ale rozpoczynając tę misję, bo jest to rodzaj misji społecznej, no nie oszukujmy się, bycie sołtysem, bo to jest w głównej mierze służenie ludziom. Na pewno miałeś jakieś wyobrażenie tego, jak to może wyglądać, jak byłeś tam, nie wiem, nastolatkiem. Czy to twoje wyobrażenie, ono się pokryło z tym, jak to w rzeczywistości wygląda, czy dość znacząco się rozminęło? To znaczy ja myślę, że ja myślałem tak samo jak większość mieszkańców wsi i zarówno tych napływowych, którzy nie mają pojęcia o tym, jak działa sołectwo i tak samo ludzie, którzy od pokoleń mieszkają na wsi, a w ogóle nie biorą udziału w żadnych inicjatywach społecznych, ani nawet wybory omijają szerokim łukiem, bo uważają, że oni świata nie zmienią. No i myślę, że to głównie jest tak, że ludzie przeważnie nie doceniają pracy sołtysa, większość ludzi nie ma pojęcia w ogóle,
co my tak naprawdę dla nich robimy, ile poświęcamy swojego czasu, swojej siły, energii, ile z tego powodu, że jesteśmy sołtysami, mamy problemów nawet rodzinnych czasami, bo wiadomo, są różne kłótnie na różne tematy. Gdybym nie był sołtysem, to na pewno bym na takie tematy z rodzicami, ze znajomymi nie rozmawiał, bo po prostu nie byłbym w to zaangażowany. No jest jak jest, myślę, że jest dobrze. Ja nie myślałem, że będę się tak dobrze w tym spełniał. No i myślę, że na pewno te 25 lat, jak mieszkańcy pozwolą, to wytrzymam. Bycie sołtysem to bez wątpienia jest rodzaj społecznej misji. Sołtys to ogniwo łączące mieszkańców wsi z burmistrzem Polkowic. Funkcjonowanie gminy bez sołtysa z pewnością byłoby utrudnione. Przyznał to burmistrz Wiesław Wabik. Trudno byłoby rozwiązywać problemy mieszkańców naszych wiosek, gdyby nie było sołtysa. Szczególnie tutaj w naszej gminie, kiedy mamy wiele do zrobienia, kiedy chcemy nasze 15 wsi dostosować ich życie do takiego europejskiego standardu, kiedy planujemy wiele różnych fajnych przedsięwzięć i gdyby nie właśnie osoba sołtysa, to byłoby to bardzo trudne. Oczywiście wiele osób z każdej wioski się też angażuje, są radni wiejscy, z terenów wiejskich, którzy no, oczywiście bardzo wiele pracy wykonują, współpracują z sołtysami, ale taka bieżąca praca, codzienna, nieraz rozwiązanie małego problemu albo nieraz jakiegoś większego problemu, właśnie dzięki dobrej współpracy z sołtysem jest to no, łatwiejsze do wykonania. Łatwiej znaleźć przyczynę problemu, łatwiej pomagać mieszkańcom. Sołtys doskonale zna swoją miejscowość, więc no, to jest taki, jak to mówi się, namiestnik, prawda? Niektórzy mówią namiestnik burmistrza, prawda? Taki burmistrz wsi, prawda? Który na co dzień no, pilnuje tego porządku, dba o to, żeby mieszkańcy byli zadowoleni, żeby się krzywda działała, jednocześnie rozwiązuje, stara się rozwiązywać te problemy dzięki temu kontaktowi właśnie z burmistrzem, z radnymi Rady Miejskiej, no i z pracownikami urzędu. Bo ta praca wygląda tak, że no, sołtys przyjeżdża do ratusza i biega z różnymi sprawami, a to do takiego dyrektora, a to do burmistrza, a to do zastępcy, a to do pracownika wydziału i, no i te problemy rozwiązuje. No, ja to widzę na co dzień, bo faktycznie nie ma dnia, kiedy nie spotkam jakiegoś sołtysa w naszym ratuszu. Pracują. Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim sołtysom z naszej gminy składamy najserdeczniejsze życzenia.